Witajcie na przeglądzie w Empiku i zobaczcie, jakie macie fajne tutaj po 30 zł termosy. Chyba się skuszę na któryś. Zobaczcie, jakie fajne, kolorowe. Zresztą tu obok macie w różnych tutaj cenach. Ale tutaj zobaczcie, jaki wybór kubeczków. Ten z lamą jest fajny. Tu zobaczcie, jaki macie fajny dzbanek na herbatę i tylko 21 zł. Fajny, taki malutki, z ciuczkiem. Zobaczcie, jakie fajne kubki Lego za 75 zł. Większe i mniejsze. To tłumacz, zobaczcie tu, jakie macie fajne kubki. Kubek i brelok. Z grzybkami, z koniem. Ten z grzybkami jest fajny, zobacz. Tu, no, tutaj zobacz. Lubię komputery, tu jest fajny kubek. Czy ołówki, a złotówka więcej? Dobrze. Zobaczcie, w Empiku już pojawiły się różne takie fajne rzeczy na dzień mamy, bo już w maju, to już niedługo. Tutaj zobaczcie, tu jaka fajna torebeczka. Taka etui na okulary, podejrzewam. Zobaczcie. Tutaj takie porcelanowe serduszka. Korale. Kubeczki fajne, zobaczcie, z serduszkiem. Różne ceny. Świece. Tam na dole, a patrz, to jest fajne. To jest ładnie, zobaczcie, 40, komplet. 40. No. Tu, a to, czekaj, porcelanowe, też jest ładne, zobaczcie. Patrz to, tu kubek z serduszkiem, z brelokiem, pokaż, 20 zł, a ja pokażę to, mówisz ile. Zobacz cenę, a skarbonka. No i 40 zł. Fajne. Zobaczcie, jaką macie fajną też poduszkę. 50 zł. Najlepsza mała na świecie. Zobaczcie, zobaczcie, jaką macie fajną torebeczkę. Ona jest pomimo taka malutka. Zresztą wszystko macie z kotkami, piórniki. Zobaczcie, o, jakie ładne. Termosy, termosy, zeszyty. Kartę. A to? Piórnik. Też fajne. Te zakładki magnetyczne tutaj. No. To jest fajne. Kot tu śpi, nie przeszkadzać. Kubeczki. Kubeczki. Zobaczcie, w tym roku nam ładnie już jabłonka kwitnie. Widać już kwiaty. Skąd ci się to wzięło? No zobacz. Pierwsza stopa ma być od krawędzi boczy. Witamy się dzisiaj z wami bardzo serdecznie. Mamy weekend i zaczynamy sobie, żono przytrzymaj, akurat wykopywać sobie te stopy fundamentowe. Tu działeczkę mam już pomierzoną, zaznaczone, gdzie co kopać. Musimy wykopać, zobaczcie, 8 takich stóp, które później będą zalewane betonem, tak jak powinny być. I na to później jeszcze będą bloczki szły. Tam nie, Dominiś, już tam nie kop. Tutaj ci tata zaznaczy. Tutaj nie, Dominik, bo będzie nierówne. Pieseł niedobry jest. Dominik, pomagier przyszedł. Pimpuś nadzoruje, nadzorca. Chcesz mięsko? Samo chrypają. Pieseł. Skończyliśmy właśnie kopać dołki pod te stopy fundamentowe. 8 stóp. Przykryłam ewentualnie na noc, żeby
jakby padało, to żeby nic się tam nie dostało, w sensie deszcz, bo zrobi się taka niepotrzebna breja. Został nam jeden dołek do zrobienia. I tak to wygląda. Będziemy jeszcze wylewać to betonem, żeby się ładnie związały te nasze stopy. Prawie koniec, a jeszcze chwila. Idziemy piesem. Idziemy wam tu pokazać, jak mamy już tu naszykowane te dołeczki pod zalanie betonem. Zbrojenie, jak widać, jest. Tu będą takie fajne stopki te betonowe. Tutaj pokaż drugi. I to wszystkie są takie same. Muszę wam powiedzieć, że wszystkie są równe. Oj, piesę już bada. No i każdy, jak widzicie, słupek ma takie samo zbrojenie. Dołeczki są wykopane na 50 centymetrów. A tak, połowę z zalanych. Centymetrów, tak, połowę tu zobaczcie, już mamy zalane. A jeszcze i tu będzie resztę dolewane wyżej. A tamte cztery są w ogóle jeszcze nie zalane. A to już przyjedzie w tygodniu. Myślę, przed majówką jeszcze. Grucha ma przyjechać i się ładnie, zaleje resztę. Ładnie to zaleje. I późniejszy etap też wam pokażemy, jak to będzie wyglądać. Piesek trawkę skubie. Jest wreszcie ładnie. Cieplutko mamy. Ponad 20 stopni. Co piesek, grzeczny jesteś teraz. Widzisz, że on taki jest niedobry, łobuziak. Ludzi gania tutaj. No. Ty grzeczny jesteś, piesek. Tutaj zobaczcie, mamy już te stopy zalane betonem. Beton musi ładnie zastygnąć. Te deski później będą odjęte. Stopy już mamy fundamentowe zalane. Zobaczcie. Dzisiaj były odejmowane deski. Zobaczcie, jak to ładnie, pięknie wyszło. Równiutko. Każda jedna stopa jest równa. I tylko czekać na domek. Tu jeszcze musimy właśnie coś jeszcze między tymi słupkami coś pomyśleć. Już mam pomysł nawet. Wiecie, żeby się trawa nie przebijała. Teraz jeszcze polejemy każdy słupek betonowy wodą. Tak trochę z... Mogę ja? Dominisz przyszedł pomagier. Podlewaj. Tam gwoździki są. To tam nie. No, podlewaj. Żeby nam nic nie popękało. Ładnie to wyszło, muszę wam powiedzieć. Z racji tego, że mamy fajną, ciepłą pogodę, tak przy weekendzie postanowiłam zrobić swojskie lody. Pojemniki, jak tutaj widzicie, kiedyś plastikowe, takie kupiłam w Pepco. One kosztowały za grosze. I tutaj zrobiłam waniliowe lody i pomarańczowe ze startą skórką z pomarańczy. Jak wiecie, domowe lody najlepsze. Teraz tylko wstawię do lodówki. O. Zobaczcie. Będą fajne domowe lody. O. No, mam taką pieraneczkę. No, ładna. Z takimi kryształami. Ja muszę sobie zobaczyć. Ale fajnie, zobaczcie, to przybliża. Bocia na gnieździe. Patrz. Ładnie, bliziutko. Stoi sobie, a drugi siedzi. Pewnie jajka. No pewnie na jajkę usiaduje. No fajne, bociarnie.
Zobaczcie, taki ładny gołąb sobie siedzi. Kuleczyki przekwitły. Cieplutko, jest fajnie. Zobaczcie, pszczółka pracuje. Zbiera nektar.